Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy. A dziś wracamy do naszej przygody w świecie Fallout Sonora. Moi drodzy, wracamy też do załatwienia starych spraw. To będzie część druga tegoż krótkiego, bo mam nadzieję tylko dwuepizodowego cyklu. A zaczniemy, bo skończyliśmy we Flagpool, które mamy już teraz wyzerowane, jak się wydaje. A zaczniemy od podróży do Garage City. W Garage City pójdzie nam, mam nadzieję, dosyć szybko. A później już tylko do willi, gdzie myślę, że dzisiaj troszeczkę rzeczy zrobimy. Zatem widzimy się w Garage City. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy już w Garage City. Gdzie tutaj się zatrzymać? Dzielnica handlowa chyba, tak. Po drodze mieliśmy kilka spotkań i zdobyliśmy, myślę, że około, łącznie z leczeniem, jakieś 1500 punktów doświadczenia, więc całkiem nieźle. Dobrze, zaczynamy od tego, by porozmawiać z barmanem po ustanowieniu szlaku handlowego z Sandbramin. Tak, pyta barman. I jak, dotarły już jakieś karawany z południa? Tak, biznes znowu się kręci, odpowiada. Dzięki tobie znów otrzymujemy mięso od Sandbramin, więc miastu nie grozi już głód. Zwiększyła się również rotacja kapsli w barze. Dziękuję ci. Tutaj, weź 100 kapsli za pomoc. Dzięki. No, to tutaj jest niepotrzebne, to jest bezpośrednie przetłumaczenie z języka angielskiego. Here. To jest takie bardziej trzymaj chyba w tym kontekście. Bądź też jak, nie wiem z jakiego regionu są moi widzowie, ale na przykład moja babcia jak dawała mi jakąś tam dyszkę pokrojoną, to mówiła mi tak, na. Nie wiem z jakiego regionu jest to naleciałość. Okej. Okay. Jakie napoje tu sprzedajesz? Czy możesz mi opowiedzieć o tym mieście? Czyli chyba już nie mam nic tutaj nowego. A to wszystko było, nic więcej. Dobra, u barmana już niczego więcej się nie dowiemy. Może w barze ktoś jeszcze będzie chciał ze mną pogadać? Hej! Nie wiem, czy on kiedyś ze mną gadał wcześniej. Hej, zobacz co mam, mówi gość baru. Działa pobudzająco. Prawdziwe lekarstwo na wszystkie problemy. Wstrzykujesz i wszystkie rany magicznie się goją. Chcesz? Co to jest? Mówię ci, że to przedwojenna medycyna. Nie wiem, z czego została zrobiona, ale nadal działa. Że się przyda, co chcesz w zamian? Nie wiem, w mieście trudno jest zdobyć coś wartościowego, nawet jeśli masz kapsle. To powiesz na partyjkę w karty? Ty zakładasz 10 kapsli, a ja stawiam środek pobudzający. Przynajmniej nie będę się nudził. Czekaj, nie uprawiam hazardu, przykro mi. Pokaż, co masz to przy sobie. A, steampacka chcesz. Serio? Chcesz grać w kartę o steampacka? Po prostu mi go oddaj. Dzięki. Chyba, że to było coś innego. A ciekawe, czy teraz będzie mógł to zagrać. Sekunda. Dzięki za drinka, amigo. Nie, okej, dobra. Zabrałem mu steampacka i kolega nie ma już co grać. Dobra. O! O, rozpoznał we mnie Rangera. Patrzy na gwiazdę na twojej nowej zbroi z pogardą, więc jesteś Rangerem. Co ty tu do cholery robisz? Zamierzasz pojać nam swoją moralność i narzucać zasady swojego gangu? Tak czy inaczej, nie potrzebujemy tego. Jesteśmy samowystarczalni. Rozwiązujemy swoje problemy bez was. Nie wiem, co masz na myśli, ta zbroja leżała po prostu na pustyni. Uważaj na język, głupcze. Któregoś dnia to miasto uklęknie przed prawem. Jak mogę pomóc? Koniec rozmowy. Okej. Okay. No dobra. Zobaczmy, co jeszcze tutaj ktoś może mieć do powiedzenia po naszym powrocie. No, długo nas tu nie było. Może Kogan coś powie? O! Znowu. Czy wiesz coś o Rangersach? Nienawidzę tych ludzi. Zawsze wtrącają się w nie swoje sprawy, jakby całe pustkowie należało do nich. Nie zrobisz tego samego w moim mieście, prawda? Pyta Kogan. Lepiej mów o Rangersach z szacunkiem. Pewnego dnia cała Arizona znajdzie się pod naszą kontrolą. Bardzo w to wątpię, odpowiada Kogan. Strażnicy mają wiele wrogów, a ich liczba jest zbyt mała, aby samodzielnie zarządzać populacją i na pewno nigdy nie zdobędą kontroli nad tym miastem, dopóki ja żyję. Może by tak go zabić? Jaki masz problem z Rangersami? Ja nie mam z nimi problemu, ale nie zamierzam dzielić się z władzą z nikim, odpowiada Kogan. Włożyłem zbyt dużo pracy w to miejsce i stworzyłem całe to miasto od zera. Okej. Okej, burmistrz miasta... Wszystko.
Mechanik, czy masz mi coś nowego do powiedzenia? Dokąd idą te śmieci? Opowiedz mi o swojej pracy. Wszystko było. Na handel masz trochę nabojów. To już tak średnio. Sekunda. Czy ja to mogę rozładować? Mogę. Średnio mnie interesują już twoje przedmioty na tym etapie, ale... Kapsle to ja chętnie od ciebie wezmę i naboje. Prawda, nie ma tego dużo. Raptem 67 kapsli, troszkę nabojów. Te granaty jeszcze mógłbym ci opchnąć. Może nie wszystkie, a tak z 5? Weźmiesz? A dobra, to weź wszystkie. A, 320. Okej. Okay. No i dobra. Ponad 9000 kapsli już mamy, także jeśli na coś zbieramy, to idzie nam dobrze. Tutaj już raczej nic więcej się zrobić nie da. Te drzwi są zablokowane. Może dałoby się je otworzyć już. No pewnie, że już by się dało. Kiedyś się nie dało, ale już się da. Okej. Okay. Nawet nie miałem zapało 10. Nawet nie miałem zapisanego, że te drzwi były zamknięte. Zobaczymy, co można zrobić z tym generatorem. No dobra, akurat z nim nie można zrobić nic zupełnie. Właśnie mi się wydawało, że widziałem... A nie, to chyba było we flagpool. Znak. Dobrze. Tego mechanika mógł grzebać tutaj, czy nie? A, będzie zły, jak będę mu grzebał. A co, jak się będę skradał? Okej. Okay. Czyli nawet jak się będę skradał, to się zorientuje. O nie, nie zorientował się. Mamy wytrych i 3 flary. Wszystko pójdzie na sprzedaż. Dobrze. Lecimy zatem do... Wiecie, gdzie lecimy? Powiem wam, gdzie lecimy. Pójdziemy na skróty. O, jeszcze zagadnę strażnika. Może będzie miał coś nowego do powiedzenia. No i pierwszy raz tak daleko od domu. Weź trochę alkoholu w lokalnym barze i użyj go bezpośrednio na strażniku, aby zachęcić go do mówienia. Ma sucho w gardle, ale chciałby pogadać. O! Jakie napoje, skąd może alkohol? Dobra, dawaj. Wasteland Tequila, i tak mi będzie potrzebna. Domowy napar, to nie wiem, czy mi będzie potrzebna. Szukałem piwa, ja nie wiem w końcu, które jest, to jest piwo, czy to jest domowy napar, to jest piwo, czy śpiew, to jest piwo, nie wiem, wezmę wszystko na razie. To i tak kosztuje tylko 116. Jest tam 86 kapsli raptem. A do sam bramy mieliśmy zanieść trochę alkoholu, nie? Stąd ta potrzeba. Okej, okay, użyj go bezpośrednio na strażniku. To masz ten śpiew. To już inna historia. Witamy w Garage City. Co chcesz wiedzieć? Jakim sposobem to miasto żyje? Opowiedz mi o sobie. Nie mam nic do powiedzenia, odpowiada strażnik. Przyjechałem tu zresztą w nadziei, że zarobię w kopalni. Na szczęście pan Kogan dał mi pracę odźwiernego. Teraz upewniam się, że niewłaściwi ludzie nie mają wstępu do miasta i odstraszam bestie. A jakie bestie żyją w okolicy? Głównie kojoty i małe rat skorpiony. W ruinach widziano jeszcze duże szczury. Ogólnie to miejsce rozczaruje każdego trapera. Mówi się za to, że w górach na wschodzie polowanie wręcz kwitnie. Zastanawiam się, czy tam nie pojechać, gdy w mieście będzie naprawdę źle. Okej. Okay. No, to jest tylko takie gadanie o mieście, tak naprawdę, ale 105 punktów doświadczenia zawsze wpadło, więc spoko. Okej, okay, aha, poszedłem tam, już wiem dlaczego. Dlatego, że chcę iść do fabryki. W fabryce był safe. Dobrze? Ale mam zapisane. Tak, w fabryce był safe, który wymaga 50 punktów w otwieraniu zamków. Mam to zapisane już od bardzo, bardzo dawna. I ja te 50 punktów w otwieraniu zamków już chyba mam. Tak. Więc sobie go otworzymy, zobaczymy, co tam było. Obstawiam, że nic szczególnego, ale może jakaś nagroda za to, że chciało nam się tutaj wrócić po takim czasie. Chociaż z drugiej strony otwieranie zamku już można było mieć na początku gry na tym poziomie, więc... A, czort wie. O, wamania nie powiodła się. Okej. Okay. Rewolwer, parę nabojów i steampunk. No i... Można się było tego spodziewać. No nic, w każdym razie mamy to załatwione i wydaje mi się, że w Garage City to już wszystko, przynajmniej są to wszystkie rzeczy, które ja miałem zapisane. A zatem teraz wybieramy się do willi. I chyba widzimy się na miejscu. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy już na miejscu. Wyjątkowo mało spotkań tym razem po drodze, raptem ze 400 expa może zdobyliśmy, więc nie tak wcale dużo. To może babcia będzie miała nam coś do powiedzenia.
Wykonałeś dobrą robotę, sprowadzając naszych ludzi z powrotem. Doskonała robota. Dzięki, muszę iść. A, i to wszystko. No dobrze. Nie, to nie, nie chcę z nami gadać, to trudno. Są tu inni ludzie teraz, czy dalej nikogo tutaj nie ma? Nie, dalej chyba nikogo tutaj nie ma. Ale zerknę. No nie, nikogo tu nie ma. Wszyscy siedzą chyba w tej głównej części miasta. O, tutaj. Zgadza się. O, stoją nawet ojciec z matką, stoją po środku. Dobra, porozmawiajmy najpierw z nimi. Oto twój wisiorek, powiedzmy do matki. Dzięki. Szczerze mówiąc, nie warto było ryzykować, a jednak dobrze się spisałeś. Zachowałeś kawałek historii naszej rodziny. Załóż ten wisiorek, jest teraz twój. Niech przyniesie ci szczęście na szlaku. Okej, 262 doświadczenia. O, nie jest to. Gdzie jest ten wisiorek matki? Nie mam go. O. A, to jest ten. Nie, to są klucze szakali. Sekunda. No nie, no nie mam go w plecaku. Death Machine, Arizona Ranger, Wielki Łowca. A. Mam karmę 1365, matko jedyna. Okej. Sprawa z Chrisem. Ojciec ma coś do powiedzenia. Twój powrót uszczęśliwił całą windę. Jestem z ciebie dumny. Dobrze to słyszeć. Słucham cię, mówi ojciec. Czy jest coś, w czym mogę pomóc? Przed nami dużo pracy. Najeźdźcy splądrowali osadę. Do piwnic dostały się szczury. Pod naszą nieobecność plantacje popadły w ruinę. Ale co najważniejsze, musimy być przygotowani na nowe konfrontacje z zagrożeniem zewnętrznym. Cała społeczność musi zdecydować o tej kwestii. Zbieramy się w ratuszu, przyjdź i ty. Twoje doświadczenia z podróży będą szczególnie pomocne przy podejmowaniu decyzji. Nie spóźnij się. Okej, przyjdę. Czy to jest jakieś zadanie w Pip-Boyu, czy coś? Winna. Przyjdź na naradę społeczności. Zgadza się. Ale zacząłbym chyba... jeszcze od przepytania ojca w innych kwestiach. Potrzebuję zapasów i niezawodnej broni do mojej misji. Zgadzam się, odpowiada ojciec. Myślę, że czas dać ci kilka naszych relikwii. W moim gabinecie na drugim piętrze jest safe. Mam zapisane, że ten safe wymaga 100% w otwieraniu zamków, żeby go otworzyć. Przechowuję w nim cenne stare rzeczy. Weź to, co ci się przyda. Kod do safe'u to 2093. To rok, w którym założyciel przybył na tę ziemię i wyhodował pierwsze kłosy. Ta historia na zawsze pozostanie w moim sercu. Nie zgubię rodzinnych pamiątek i będę walczyć o naszą wolność. Dobra, to idziemy zobaczyć, co z tym sejfem. Przyjebałem, że będziemy musieli jeszcze raz tu wracać. A tu bardzo proszę. Co zamknięte? Przecież znasz kod. Okej. Okay. Holodysk? Rewolwer jakiś? Co wy mi tu dajecie? Dobra, ale jest holodysk. Może na holodysku będzie coś ciekawego. Stary i co? Stary i bardzo zniszczony holodysk założyciela willi. O, to może być ciekawe, zobaczmy. Notatki założyciela. Dwie strony. No dobrze, przeczytam sobie zatem. Zostawiam te notatki moim potomkom do przekazania. Trzymaj je w tajemnicy przed resztą mieszkańców i przekazuj z syna na syna, jak ja przekazałem mojemu. Historia naszego ludu zaczyna się w sanktuarium o numerze 27. Ten duży, podziemny bunkier był zbudowany przed Wielką Wojną i zlokalizowany w okolicach Phoenix w Arizonie. Tobie, mój potomku, to miejsce będzie wydawać się niewygodne i obce. Przyzwyczaisz się już do światła, słońca i do złotego piasku Sonory. Nie będziesz w stanie zrozumieć pomieszczenia z niskimi sufitami, ciemnymi korytarzami i zimnych stalowych ścian. Ale to te ściany i technologia uratowały życie nam i naszym przodkom, kiedy bomby atomowe spadły na ziemię. Przez długi czas nie odważyliśmy się wyjść na powierzchnię. Świat wokół nie nadawał się do życia z powodu mutantów, dewastacji i poziomu promieniowania, ale im dłużej naukowcy i mieszkańcy krypty prowadzili gorącą debatę na ten temat, tym mniej zasobów pozostawało w magazynie na życie. Społeczeństwo pękało w szwach, zamieszki miały miejsce jedno po drugich i niektórzy wieśniacy dobrowolnie udali się na pustkowia. Decyzja powinna zostać podjęta wcześniej. Jedyną rzeczą, którą otrzymywałaby nas przy życiu, był Garden of Eden Creation Kit, GEC.
szczyt przedwojennej technologii, który mógł tchnąć życie w pustynię. Naukowcy zgadzali się, że jego użycie w pobliżu krypty byłoby lekkomyślnym marnotrawstwem tej cudownej technologii. Wszystkie pozytywne efekty zostałyby zniewolone przez środowisko, zniwelowane przez środowisko, a my nie moglibyśmy zbadać bardziej odległych terenów. Jednak, kiedy sytuacja zrobiła się tragiczna, zebrałem najlepszych ludzi, którym mogłem chociaż trochę zaufać. Ukradliśmy Geg i opuściliśmy kryptę, pozostawiając większość populacji na łaskę losu. Ścieżka była trudna, wielu zginęło z powodu promieniowania mutantów i nielicznych bandytów. Niektórzy nas zdradzili i zostali straceni. Pod koniec wędrówki zostało nam zaledwie kilka rodzin. Kiedy nadzieja już nas opuszczała, natknąłem się na to nietypowe miejsce. Detektor Geg uznał je za odpowiednie, aby stworzyć miasto-ogród. Ale nawet tutaj zajęło nam to lata, by z tą technologią stworzyć miejsce zdatne do życia znane jako willa. Teraz znasz cenę istnienia naszego małego raju. Chociaż wcale nie jest mi przykro z powodu tego, co się stało, to wciąż mam wątpliwości. Czy postąpiliśmy słusznie? Ile osób my zdradziliśmy? Ile zostało zabitych i skazanych na tortury po naszej ucieczce? Nikt już nie odpowie mi na te pytania, dlatego jedynym poprawnym rozwiązaniem jest zapomnieć o przeszłości i żyć przyszłością. Nasza przyszłość to nasza ziemia i nasze dzieci. Zajmij się nimi. Utrzymaj nasz styl życia, unikaj starożytnej technologii. Odtrąć nieznajomych, dopóki nie zostaną zranieni. Jeśli kolejne pokolenia będą łamać przymierza, tak jak ja to zrobiłem, nasza społeczność upadnie, tak jak krypta 27 upadła. Okej, no to już przynajmniej znamy historię Willi, wiemy, jak to się wszystko wydarzyło. Czy ja mam jakieś wątpliwości co do tego? W zasadzie nie, chociaż zrodziło się teraz w mojej głowie takie poczucie, że być może gdzieś na pustkowiach, raczej nie w samej krypcie 27, którą i tak musimy zwiedzić, którą mamy już na mapie, ale być może gdzieś na pustkowiach są potomkowie tej drugiej części społeczności krypty, tej, która została zostawiona z tyłu w samej krypcie. I być może potomkowie tych ludzi, którzy zostali tam pozostawieni sami sobie, przekazywali z ojca na syna informacje o tym, że jakiś zdradziecki pan wziął Geka, zebrał ludzi i uciekł. I oni wiedzą, kto to zrobił. I potencjalnie, niechcący, możemy się przed kimś wygadać, że jesteśmy jego potomkiem. I dostaniemy w łeb. I być może jest to jakiś antagonista. Nie wiem, zobaczymy. Ale coś takiego zrodziło się w mojej głowie. Tak czy inaczej, ciekawa historia. Fajne uzupełnienie. Fajne uzupełnienie historii. Podoba mi się. Okej. Okay. Mamy, co chcieliśmy. Willa. Przyjdź na naradę i znajdź Chrisa. Prawdopodobnie jest gdzieś w wiosce. Gdzieś tu jest jego brat. I teraz wy mi podpowiedzieliście już dawno temu, to jest jego brat, że o godzinie którejś tam, czy tam w nocy po prostu, brat Chrisa idzie do Chrisa go karmić i zaprowadzi nas do jego kryjówki. A zatem czekamy do wieczora i będziemy śledzić młodego. Nie chodzi do północy. Czy to miała być 18? Coś mi się kotuje w głowie, że to miała być 18. Coś mi się tak... O nie, idzie gdzieś. Dobra, będziemy za nim szli. Ciekawe, gdzie nas zaprowadzi. Tylko cicho musimy być. A jak nas usłyszy, będzie źle. Patrzcie, jak idzie. O, tu jest. O. Chyba czeka na Chrisa. Zagadać. Nie chcę go spłoszyć. Cześć, tylko przechodzę. Bardziej jakbyś niósł komuś jedzenie. Jedzenie jest dla mnie. Śledź, dokąd idzie. Chodzisz do starożytnych ruin. Od bardzo dawna nikt tu nie mieszka. Ha. Dzień dobry. O, są tu psiaki. Dobra, to może poczekamy do rana. Mam nadzieję, że to nie zepsuje nam w żaden sposób zadania. Taki wypadek zapiszemy na kolejnym zapisie. Zajmiemy się psiakami najpierw. Nie ma ich dużo, na szczęście. Widzę raptem 3. Być może jest więcej, ale nie sądzę.
Okej. To było na tyle. Tu jest jakieś coś do rozkopania. A nie, to jest pułapka na igłany. Dobra, czy już coś mi się tam podskoczyło w tych pułapkach? Czy ja coś tam mogę robić z tymi pułapkami? Pułapki 20. Pułapki 20 z takimi... Z takimi umiejętnościami ta pułapka będzie bardziej bezużyteczna niż śmieci. No to... Okej. Okay. Ja mam 15, więc i tak nie mogę użyć. Co my tu mamy? Chyba nic tu nie ma. Więcej. No, gość pewnie tutaj w ruinach gdzieś siedzi, nie? O! To jedyny zachowany budynek. Cichy świadek starożytności. Wygląda na to, że ktoś niedawno tu był. No proszę. A, jest zejście do piwnicy. Tu cię mam. Jest Decrease. Szymon? To ty? Nic dziwnego. Podejrzewałem, że to ty, nowy bohater willi. Zostaniesz wysłany na poszukiwania. Teraz widzą cię jak lidera. Prawdopodobnie nie chcesz stracić swojego specjalnego statusu, prawda? Chwilę, czemu w ogóle uciekłeś ze społeczności? Chcą mnie stracić, wiesz przecież. Dlaczego pojawiają się te niepotrzebne pytania? A, muszę wiedzieć na pewno. Dlaczego jesteś na siebie zły? Tak jak ty, uniknąłem najeźdźców, ale tylko dlatego, ponieważ ukrywałem się przed nimi w piwnicach. Teraz mieszkańcy nie mogą mi tego wybaczyć i uważają mnie za zdrajcę. Zdrajcy w willi nigdy nie byli lubiani. A jak chcą cię stracić? Nie wiem dokładnie, ale ktoś szeptał o ukamieniowaniu. Robili tak w przeszłości. A teraz po całej tej historii mogą wymyślić coś jeszcze gorszego. Co wiesz o tym miejscu? To starożytne ruiny jakiejś osady. Nasi przodkowie zebrali stąd cegły do budowy swoich domów. Reszta została zniszczona przez czas. Jak widać, prawie nic nie zostało. Zabawne. Willa istnieje dzięki tym ruinom, mówi Chris. Teraz utrzymują mnie przy życiu, ale nikt nic nie wie o ich przeszłości i ludziach, którzy tu mieszkali. Być może w innych miastach, z innym stylem życia, nie takim jak w willi, znajdą swoje miejsce. Co zamierzasz teraz zrobić, Chris? Nie wiem. Nie mogę się tu długo ukrywać i nie mam dokąd uciekać. Słyszałem o Rangersach i padlinożercach z sąsiedniego miasta, ale żeby tam pojechać, potrzebuję zapasów. Nie mogę wrócić do willi. A jak przyniosę ci trochę prowiantu, opuścisz to miejsce i nigdy nie wrócisz? Być może zawsze tego chciałem, ale bałem się przyznać. Większość naszych ludzi nawet nie próbowała się dowiedzieć niczego o świecie zewnętrznym. Żyli swoim stylem życia przez dziesięciolecia i są gotowi rzucać kamieniami przy każdej zmianie. Chcę się uwolnić, amigo. Daj mi szansę. No dobra, przyniosę ci trochę prowiantu, byku. Wydać Chrisowi zapasy jedzenia, użyj ich na postaci. Co ja tam ci mogę dać? Robaki. Weźmiesz robaki? Chyba nie chodziło o robaki. Jakieś mięso jakbym miał przy sobie? Miałem tego trochę. Co jest z tym stało? Przyjmiałem przy sobie żarcie. A jest, okej, jest mięso. No użyjże tego. Kocak Chrisa jest pełen prowiantu, ale nie wystarczy na podróż. 1 z 5, okej, czyli 5 razy muszę na nim użyć mięsa. 2 z 5, dobra. Cztery i... 5. Kocak Chrisa jest pełen prowiantu. Okej, dzięki, wystarczy, mam nadzieję. Jeśli to mój ostatni dzień, wolałbym spędzić go z tobą. Okej, ja z tobą nie. Myślę, że coś przegapiłem w historii. Powiedz mi więcej. Jaki rodzaj egzekucji? Co zamierzasz teraz zrobić? Dobra, przyniosę ci jedzenie. To już dostałeś jedzenie. Masz teraz dość prowiantu, aby uciec do najbliższego miasta. Mam nadzieję, że tak. Wyjdźmy na świeże powietrze. Przed wyjściem chcę się rozejrzeć po raz ostatni, mówi Chris. Okej, czyli do najbliższego miasta, czyli teoretycznie moglibyśmy pójść go szukać w Garage City, tak czy nie? Pewnie wiecie, to możecie mi napisać w komentarzach, czy on tam rzeczywiście sobie pójdzie. Nie martw się o mnie, mówi Chris, znajdę swoją drogę. Whatever you say. O, ktoś przyszedł.
Ktoś czeka na ciebie przy wyjściu. Wychodząc z budynku, nagle wpadasz na starego znajomego. Wygląda na to, że specjalnie na ciebie czekał. No cóż, mówi stary znajomy. Mieliśmy wielu zdrajców, a teraz i ty. Co ty do cholery robisz? Chcesz złamać cały nasz styl życia z powodu jednego zdradzieckiego i sfrustrowanego tchórza? Społeczność się myli. Zabijanie własnego ludu to droga do zniszczenia stylu życia. Może tak, nie wiem. Wszyscy się zmieniliśmy po tym nalocie. Przed nim żyliśmy w pokoju i nikt nie zamierzał rzucać kamieniami w sąsiada. Tylko w dawnych czasach, gdy willa tego była przebudowywana, to tutaj przodkowie zabierali materiał do budowy domów i mówią, że wtedy życie było napięte. Sąsiad mógł okraść sąsiada. Przeżywaliśmy ten horror i staliśmy się dużą, zżytą rodziną. Wszystko zmieniło się po nalocie. Po prostu go puść. Nie mogę, on powinien być przykładem. Społeczność tak zdecydowała. Nie obchodzi mnie, co zdecydowała społeczność. Chris będzie wolny. Społeczność nie wybaczy ci tego. Pluje na twoje stopy i odchodzi. No dalej, wracaj do stada, głupcze. Nie przeszedł nam test za retorykę 100, bo nie mamy retoryki 100. Brakuje nam 3 punktów. Ojej. No trudno. No trudno. Chris już sobie sam poradzi, z tego co widzę. Wiecie, jak stąd wyjdę i wejdę w starożytne ruiny, to go tu nie będzie już, nie? No właśnie. Okej. Okay. Chodźmy teraz do naszych ludzi. A nie, to pole kukurydzy, to za daleko poszedłem. Zobaczymy, co ojczulek powie na ten temat. Nie, czekajcie, bo to on w ogóle chciał. A to jest chyba właśnie ten, co mnie tam capnął przed chwilą, nie? Nie, nie ma sensu czekać na Chrisa, prawda? Racja, opuścił dolinę i już tu nie wróci. Niech tak będzie. Samo jego istnienie może naruszyć porządek we wspólnocie. Im dalej jest, tym lepiej. Więc moja praca jest tutaj skończona. Z przyjemnością zostanę tu jeszcze chwilę. Okej. Okay. Dobra, czyli jednak nic strasznego się nie stało. Ciekawe mnie tylko, czy możemy spotkać Chrisa w Garage City, albo w ogóle w jakimś innym mieście. Może sobie gdzieś po las. Dobra. Jak iść na to zebranie w ratuszu? Znam przymierze założyciela. Cóż, myślałem, że jest za wcześnie, żebyś wiedział o takich rzeczach. Reszta mieszkańców też nie powinna ich czytać. Nie ma potrzeby obciążenia głowy pytaniami godnymi tylko liderów. Ty, jako przyszły przywódca społeczności, powinieneś traktować te przymierza z należytą starannością i szacunkiem. Chyba chodzi o ten holodysk, nie? A w ogóle co, jaki lider? Ja nie chcę być liderem. Dajcie mi spokój. Całkowicie zgadzasz się z tym tekstem? Oczywiście. Przestrzegaliśmy przymierzy przez wszystkie te pokolenia i musieliśmy postępować zgodnie z nimi w przyszłości. Założyciel był mądrym człowiekiem, kontynuuje ojciec, a jego mądrość wypływała z trudnych doświadczeń życiowych. Doświadczenie, którego nikt z nas nie ma. Jeśli każe nam porzucić starą technologię, to ma to sens i tak się stanie. Jeśli powie, żeby uprawiać kukurydzę, będziemy w tym mocni, a jeżeli uważa ingerencję reszty świata w nasze sprawy za niedopuszczalną, to historia najazdu tylko to potwierdza, mówi ojciec. Okej. Czy jest coś, czy mogę pomóc? Porozmawiaj z ludźmi na ziemi, może nie znam całej sytuacji w willi, nie zapomnij o spotkaniu społeczności. No dobra. Czy mogę coś jeszcze zrobić dla willi? Zapytajmy matki. Zapytaj innych chłopów. Każdy tutaj potrzebuje pomocy, słowem lub czynem. Dobra. No to idziemy porozpytywać ludzi. Może ktoś będzie coś potrzebował. Czy ty coś chcesz? Nie. Może ty coś chcesz? Jak się mają dzieciaki? Nadal mają koszmary. Próbuję im pomóc, podczas gdy inni zajęci są odbudową wioski. Może mogę... Może to one chcą pozytywkę? Nie. No. Chyba nie. A może jej dam pozytywkę? Nie. To kurczaki, nie wiem. No to nic. Okej, okay. Tobie pomóc nie możemy. W żaden sposób. Dzień dobry. Pozdrawiam naszego Zbawiciela. Co wiesz o świecie poza Willą?
Niewiele, odpowiada. Przez całe życie nie wyszedłem poza naszą pustynię. I wcale tego nie żałuję. Porozmawiaj z Jose, on coś wie, bo nierzadko robi interesy z nieznajomymi. Okej, to idziemy do Jose. Jose czy Josie? kojarzę takiego amerykańskiego brzuchomówcę, on się nazywa chyba Jeff Dunham i on ma taką lalkę, która nazywa się Jose on the Stick. I inna jego lalka żartuje z tej lalki Jose, że nazywa się Josie. Jak usunie się to hiszpański, ten hiszpański przegłos z tego, z nad E. Miło cię widzieć, amigo. Czy jest coś, co mogę zrobić, zanim pójdę na pustkowia? Chcesz pomóc w odbudowie willi? Jakoś sobie poradzimy. Twoje zadanie jest ważniejsze. Jakie jest moje zadanie? Bo chyba jeszcze żadnego nie mam. Nie, no to chyba wszystko. Babcia... Sprawdzę jeszcze babcię, a jak babcia nic nie będzie chciała, no to chyba coś chce. Nie. Babciu, czy wiesz, że założyciel zdradził swoją kryptę? A czemu o to pytasz? Czy ojciec pokazał ci swoje notatki? Cóż, brzemię Feliksa było ciężkie, a jego sumienie gnębiło go nawet w nocnych koszmarach. Nie do ciebie należy osądzanie go. Dał życie temu miejscu, choć kosztem wielu innych. Doceń to. Okej, czyli babcia też nic nam nie powie. To pasowałoby iść tylko na tą naradę jeszcze, na tę naradę jeszcze. Na nią pójść to... Nie wie tego nikt. Może starszy Hidalgo. Przed tobą siedzi starzec Hidalgo. Jest jak zwykle przeżuwa coś na wpół zasypiając. Stary człowieku, chciałeś mnie zobaczyć? Słuchaj, jeśli przestaniesz rzucić tytoń, być może coś zrozumiem. Mówię, społeczność chce cię widzieć na spotkaniu. Zdecydowaliśmy, że ty też powinieneś wyrazić swoją opinię. No miło z waszej strony. Jakie spotkanie? Społeczność musi zdecydować, co dalej. Przecież problemy nie kończą się na uratowaniu naszych ludzi. Kiedy jest to spotkanie? Wieczorem, kiedy wszyscy skończą swoje sprawy i zbiorą się w holu. Starzy ludzie nie lubią się spieszyć, więc pamiętaj, że zajmie to cały wieczór. Okej. Okay. No to czekamy do wieczora. Powiedzmy, nie wiem, do 18? Czy to wystarczy, czy nie? Pewnie nie. No poczekajmy, nie wiem, do 20. 20 brzmi jak dobra godzina na spotkanie. Jest już wieczór, czas zacząć. Okej. Czy wszyscy są tutaj? W porządku, musimy usłyszeć wszystkich. Jak wszyscy widzieliśmy, nadchodzą ciężkie czasy. Istnieje życie poza doliną, o którego istnieniu nigdy nie wiedzieliśmy. Osoby postronne również słyszały o nas i naszych plantacjach. Nie teraz, to później przybędą tu najróżniejsi rabusie i handlarze, aby zabrać nasze owoce. Musimy się przygotować na ich przybycie. Pamiętajcie, jak łatwo rabusie włamali się do wioski i wzięli wszystkich do niewoli. Nawet senior Andres nie był w stanie odeprzeć ataków ratuszu. Cisza. Wszyscy jesteśmy spięci, ale jeszcze nie wszystko stracone. Wróciliśmy z niewoli, nasze domy przetrwały, a plantacje wkrótce oddadzą nowe plony. Mamy jeszcze trochę czasu. Ktoś z publiczności. Stary człowieku, co możemy zrobić? Pierwsi bandyci wycisną nas jak dojrzały muta owoc. Wiem, wiem, odpowiada stary człowiek. Cicho, nie wszystko jest stracone. Szymon, wyjdź do nas, podejdź bliżej, usiądź tutaj. To jest nasz wybawca. Szymon pomógł nam wszystkim wyjść z niewoli. Pomoże także chronić nasze rodziny przed nieznajomymi. Cześć wszystkim. Dodam. Z tłumu dochodzą okrzyki niezadowolenia. Jeden z chłopów wstaje. Hej, staruszku, nie zachwalaj dzieciaka. Sami byśmy wyszli z tego bałaganu. Nie będę kłamać, jeśli powiem, że cała społeczność uważa go za niegodnego spadkobiercę. A ta historia niczego nie zmienia. Do diabła, odpowiada starzec. Wiem, że wielu z was nie lubi Szymona. Ale co byśmy zrobili bez jego interwencji? Ale nie o tym teraz mówimy. Nie przejmuj się nimi. Zawsze mi zazdrościli. Faktem jest, kontynuuje starzec, że niewolnictwo i podróżowanie przez pustynię osłabiło zdrowie seniora Andresa. Nie będzie mógł odejść daleko od willi. I tak ledwo jest w stanie pomóc w odbudowie wioski. Szymon, musisz wykonać część jego obowiązków. Czas wziąć na siebie odpowiedzialność, którą kiedyś dzierżył twój ojciec. To żart? Twoje,
twoja madre już zgodziła się na przekazanie władzy. Obecnie odbudowuje wioskę, więc to ty musisz zadbać o resztę. Okej. Okay. Starzec Pablo wstaje z miejsca. Jest to za wcześnie, żeby dzieciak pokierował willą. Nie rozśmieszaj ludzi, Hidalgo. A co z najazdami? Powiedz mi, jak walczyć z handlarzami niewolników? Czy słyszałeś, co się dzieje z padlinożercami z sąsiedniego miasta? To koniec naszego całego spokojnego życia. Ej, spokojnie. Hidalgo robi uspokajający gest. Cisza, przestańcie hałasować. Zaraz to omówimy, ale porozmawiajmy na spokojnie. Szymon, proszę, twoja kolej, aby zabrać głos. Garage City to brudne miasto, ale jaki jest problem z padlinożercami? Jose, powiedz im. Jose wstaje. Tak, oczywiście. Słyszeliśmy plotki od handlarzy, że padlinożercy w Garage City próbują odbudować starożytną fabrykę i rozpocząć tam produkcję różnego wyposażenia. Wyobraź sobie, co to oznacza dla naszego skromnego miasta. Będziemy punktem na trasach karawan. Będą tu tłumy poszukujących pracy. Razem z nimi do doliny przyjadą złodzieje, broń i alkohol. Nie będziemy w stanie oprzeć się takim zmianom. Zostaniemy po prostu pochłonięci. I co, mamy wstrzymać tamtejszą produkcję? Podobno mają tam maszyny od tego, to je trzeba zniszczyć. Tylko nie wiem, jak to zrobić, ale ci, którzy wrócili z Flagpool, mówią o czymś, co nazywa się materiałami wybuchowymi. Może ta rzecz jest w stanie zniszczyć maszyny, tak jak niszczy kamienie. Nie ma potrzeby niszczenia całej fabryki. Chcesz pozbawić ludzi legalnego rozwoju? Spróbuję znaleźć kompromis. Będziesz negocjować z padlinożercami? Są podłymi handlarzami i urodzonymi oszustami. Rada nie aprobuje takiego sojuszu. Ej, przyjrzę się innym opcjom. O handlarzach niewolników. Już nie ma handlarzy niewolników. Przynajmniej na razie, z tego co wiem. Kiedy pracowałem w garnizonie, zdarzyło mi się podsłuchiwać rozmowy najemników. Powiedzieli, że liczba niewolników tylko wzrośnie. Nie ma pewności, że już po nas nie przyjdą. Masz rację. Kopalnia ciągle potrzebuje nowej siły roboczej. Nie potrzebuje. Dopóki ta kopalnia działa, nie możemy czuć się bezpiecznie. Proponuję ją zniszczyć. Zniszczyć kopalnię? A jak zamierzasz to zrobić? W kopalniach używaliśmy czegoś, co nazywa się materiałami wybuchowymi. Podoba mi się ten pomysł. Wysadzę tę kopalnię. Ura! Wysadź w powietrze tę przeklętą kopalnię. Zrób to! Okej. Okay. Spokojnie, ludzie. Dobra, stary Pablo nie ufa nikomu jak zwykle. Będę musiał odpowiedzieć na jego słowa. Hej, Pablo, czy ocalenie wioski nie jest dla ciebie wystarczające? Czego więcej chcesz? Bądź cicho, odpowiada Hidalgo. Pozwól mu odpowiedzieć. W końcu prowadzenie willi i ucieczka przed właścicielami niewolników to nie to samo. Kiedy cię nie było, Pablo, naprawiłem stację meteorologiczną, którą zniszczyli najeźdźcy. Co? O, stacja pogodowa. Czy to było coś, co trzeba było zrobić, kiedy nasi ludzie mieli kłopoty? Stacja jest jednak bardzo ważna, zwłaszcza teraz, gdy mamy tak mało z żywności. Jose zdecydowanie nie mógł znieść swojej chorej nogi. Okej. Wypędziłem też maruderów, próbowali zabrać ostatnie resztki plonu. To dobrze, musimy teraz uratować każde ziarno. Chłopiec Eden prawie wpadł w kłopoty, ledwo udało mi się go wydostać z plantacji pełnej kojotów. Znamy tę historię i to było dość odważne. Nie mam nic do powiedzenia, jednak nie sądzę, żeby naprawdę potrzebował pomocy. Przez jakiś czas żyłby na liściach kukurydzy, a potem wróciłby do wioski. Okej. Okay. Leczyłem rannych po nalocie. Dzięki tobie ludzie żyją i będą mogli naprawić wioskę, odpowiada Pablo. Dziękuję ci, ale przede wszystkim trzeba było zająć się tymi, którzy popadli w niewolę. Cóż, jak widać, udało mi się wykonać dwa zadania. Wystarczy. Cóż, teraz widzę, kto jest przede mną, mówi Pablo. Cenisz naszych ludzi i cenisz naszą wioskę. Chyba mogę ci zaufać, ale tylko jeśli słuchasz starych ludzi. Zwracając się do publiczności. Zgadzam się. Okej. Okay. Dalgo wstaje i gestykuluje. Kto jeszcze chce rozmawiać o naszym bohaterze? Nie ma więcej komentarzy? Więc podnieście ręce ci, którzy zgadzają się wyznaczyć Szymona na głowę wioski. Okej. Okay. Większość głosów było za. Gratulacje. Dzięki wielkie. To jest... impreza. A, kamień z serca. Hidalgo, okej, cisza. Wydaje mi się, że omówiliśmy wszystkie ważne pytania. Czas się czymś zająć.
No dobrze, 1050 punktów doświadczenia plus 105 punktów doświadczenia. Ktoś tutaj coś ode mnie chce. Rada chce wysadzić kopalnię flag, jak ci się podoba ten pomysł. Nie interesuje mnie, jak im się podoba ten pomysł. Ważne, czy dostaliśmy zadanie. Rada postanowiła wysadzić kopalnię we Flagpool, Rada postanowiła zniszczyć fabrykę w Garage City. Dobra, będzie śmiesznie. Dobra, moi drodzy. Myślę, że tutaj możemy sobie tę historię na dzisiaj zamknąć i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak było, to gorąco zachęcam do tego, żeby zostawić pod tym filmem łapkę w górę. A jeżeli obserwujecie mnie już od jakiegoś czasu, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to również gorąco do tego zachęcam. Po zaklikaniu subskrypcji oraz dzwoneczka będziecie otrzymywać powiadomienia o każdym opublikowanym przeze mnie filmie, a tym samym nic już nie przegapicie. Ja natomiast dostanę szansę, by trafić do potencjalnie nowych widzów, a tym samym rozwinąć mój kanał bardziej. Tymczasem jednak żegnam się już z tej pięknej, słonecznej willi, stojąc przed moimi rodzicami i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!